Pragnę serdecznie powitać księdza infuata Kazimierza Bownika, który przyjechał do nas z Chełma, z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Górce Chełmskiej, który przewodniczy tej Eucharystii i potem po Komunii Świętej bardzo prosimy o poświęcenie tablicy upamiętniającej księdza kanonika Dominika Maja. Tak sobie kojarzę tamten wieczór w Bychawie przed 40 laty, kiedy uczestniczyłem w pogrzebie świętej pamięci księdza kanonika Maja. Była też brzydka, słodna pogoda. Niemniej jednak pogrzeb był ogromną manifestacją. Kilka tysięcy ludzi, kilkuset kapłanów z księdzem biskupem. Jako że odszedł do Pana ktoś niezwykły. Ksiądz kanonik Dominik Maj był nestorem kapłanów pochodzących z Kraśnika. Wtedy, kiedy otrzymywałem święcenia kapłańskie, byłem czwartym księdzem z żyjących. Przede mną był najstarszy ksiądz kanonik Maj, jako że nie było jeszcze wtedy parafii w Rzeczycy. Tutaj ci mieszkańcy należeli do parafii Wniebowzięcia w Kraśniku i dwóch innych księży. Później Bogu dzięki, kto wie czy nie, dzięki zasługom męczeństwa już za życia księdza kanonika przez obóz, jego wspaniałą postawę, wielu młodych ludzi z parafii kraśnickiej poszło do seminarium. Zawsze my, młodsi księża, patrzyliśmy na naszego wielkiego rodaka z ogromną atencją, z wielkim szacunkiem. Cieszyliśmy się, kiedy nas odwiedzał. Byłem tam dumny, że był na moich prymicjach. A kiedy już był dziekanem w Bychawie, my jako alumni, później diakoni, chętnie spieszyliśmy tam z pomocą. To prawda, że jego pamięć mimo 40 lat od odejścia do Pana jest ciągle żywa, bo takich ludzi niepodobna nie pamiętać. Wdzięczni jesteśmy miejscowej społeczności z księdzem Henrykiem proboszczem na czele za ufundowanie tej tablicy. Aczkolwiek wiemy, że inspiratorem i duszą tego przedsięwzięcia jest ksiądz Jerzy, który 5 lat temu napisał taką piękną pracę magisterską, a teraz, kilka dni temu, sylwetkę księdza kanonika Maja właśnie uczynił obiektem swojej pięknej pracy, którą już dziś będzie można wziąć do ręki i z ogromną radością przeczytać. Boża obaczność sprawia, że ksiądz Jerzy po święceniach trafił do parafii mariackiej, gdzie tyle lat, ponad 30, byłem proboszczem, a teraz jako emeryt. Także na miarę swoich możliwości pomagam księżom młodym. I tak jak kiedyś patrzyłem jako kleryk, jako uczeń czy ministrant z podziwem na księdza kanonika Maja, tak dziś z podziwem patrzę na tego młodego kapłana, tutejszego rodaka, księdza Jerzego, który z ogromnym zapałem, wielką żarliwością pracuje w tamtej parafii mariackiej w Chełmie, która jest sanktuarium maryjnym. I oby, naśladując swojego rodaka, także złotymi zgłoskami pisał dalej historię swojego kapłańskiego życia.
z księdzem Karolikiem Henrykiem znamy się od lat, jako że też jako bardzo młodziutki ksiądz pracował w Chełmie, w tym samym dekanacie, w którym byłem dziekanem. Dał się poznać jako gorliwy kapłan, bardzo uprzejmy, miły. I właśnie cieszymy się, że teraz swoją posługę niesie tutejszym parafianom, znacząc także swoje kapłańskie życie wielkimi dziełami. Dzisiaj pokazał mi ksiądz Henryk kronikę parafialną, przypominając na zdjęciu, że 55 lat temu jako diakon przybyłem pomagać w uroczystości pierwszej komunii świętej ówczesnemu wikariuszowi z Kraśnika, księdzu Ryszardowi Gołdzie. I przy tutejszym kościele mamy piękne, pamiątkowe zdjęcie. Pewnie dzisiaj ci, którzy w 61 roku byli u pierwszej komunii, już są bardzo poważnymi babciami czy dziadkami, ale właśnie to wspomnienie, że po 55 latach znowu mogę być rzeczycy księży i znów na miarę swoich możliwości usłużyć tutejszym parafianom, bardzo mnie roztkliwia nawet. Bardzo jestem szczęśliwy i wdzięczny. A dziś, kiedy będziemy się modlić za duszę świętej pamięci księdza kanonika Dominika Maja, to mam takie wewnętrzne przekonanie, że on już naszej modlitwy nie potrzebuje. Że on jest na pewno święty, tak jak był na ziemi, tak teraz. Tym bardziej u tronu Bożego cieszy się pełnią radości i chwały i dlatego niech te modlitwy nasze przemienią się w taką piękną intencję, by władze kościelne, także dzięki tym wydarzeniom, które dzisiaj tu się w Rzeczycy dzieją, podjęły troskę o beatyfikację, o to, by w świętej pamięci tutejszy rodak, ksiądz Dominik Maj, dołączony został do grona błogosławionych. Za nasze...